Zdrowia, szczególnie dla kierowców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, starczy już tej polityki, starczy tego koronawirus i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj troszeczkę sobie na wesoło porozmawiamy, troszeczkę bardziej ciekawy temat, o zdawaniu prawa jazdy. Chwila wyjaśnienia, jeden z filmików wczoraj wrzuciłem, który był nagrany z 2016 roku. To było jeszcze przed wyborami Trumpa, wchodziło w grę Clintonowa i tak dalej. No i wrzuciłem ją, był jako prywatny. Planowałem zrobić premierę, planowałem siedzieć przy telefonie i pisać z ludźmi na czacie. Dziękuję, jeżeli byście pisali. No okazało się, że to tak nie działa, że data, nawet jeżeli film był prywatny, to filmik jest na samym końcu z listy, pokazuje się na playliście. No, ale niestety nie jako filmik aktualny. Premiera też się nie pojawiła, także nic nie wyszło. Nie potrafisz parkować równolegle przy chodniku? Czyli jedziesz tyłem i przodem, no to w Ameryce to coraz więcej stanów już przestaje wymagać takiej umiejętności. W tych szkołach uczących jazdy nie jest już to wymagane, no ale bardzo często uczą, ale na egzaminie nie ma. W Nevadzie właśnie, Nevada to już kilkanaście innych stanów, ten taki klasyczny koordynacja, no bo to w sumie jednak trzeba tą rękę, oko, noga i tak dalej wjechać tu i tam, nie pouderzać samochodów z przodu, nie pouderzać samochodów z tyłu. No ale w Ameryce się tego nie praktykuje. Wystarczająco, jeżeli się jedzie na parkingu, przodem wjeżdża, tyłem wyjeżdża, no i to tyle. Mało kto mieszka w mieście, mało kto parkuje na ulicach, nie ma takiej możliwości, a problem jest taki, że coraz więcej ludzi po prostu no, nie używa tego i jest coraz więcej oblewanych, no ale coś takiego jednak zawsze się jakoś komuś przyda. Na Florydzie testy zlikwidowali w latach 1990. No, jedyne parkowanie, co trzeba pojechać, po prostu wjechać w miejsce i wycofać się. W Oregonie nigdy nie było parkowania przy chodniku, no ale tam trzeba było jednak na trzy miejsca zawrócić, czyli jechać, podjechać tyłem i do przodu, i to na bardzo wąskim, na bardzo krótkim odcinku. W Kalifornii też nie ma parkowania równoległego, no ale tam trzeba zawrócić na trzy długości samochodu, także dużo, dużo dalej. W Maryland to jest taki mały stan, czyli Maryland, no to był protestancki tam, malutki stan, jeden z mniejszych stanów, to zlikwidowali w 2015 roku, no ale tak jak w większości tych stanów uczą w szkołach, uczą tak samo tego zawracania na dwa. Dużo ludziom, czy tym nauczycielom, instruktorom w tych szkołach, to właśnie z tego ministerstwa, czy z tych organizacji, które są odpowiedzialne za prawa jazdy, no to powiedział, że po prostu było tak strasznie dużo odrzuceń, czy oblewania tych prawa jazdy i tych egzaminów, że po prostu powiedzieli, że wyrzucą to. No i dlatego już
zdają ludzie teraz ostatnio, to zdają 68-70%, a kiedyś zdawało tylko 52-53% pomiędzy 2011 i 15 lat. Także podskoczyło z 52 na 68, no to spory skok jest. Czyli wygląda na to, że urzędnicy nie chcą oblewać, ale a wolą ich wypychać. No to jest dla wielu ludzi te parkowanie równolegle jest nerwowe, no bo zawsze te nerwy to albo nie mają praktyki, nie potrafią, nie wiedzą, instrukcje są dosyć też słabe, no i kombinacja tego wszystkiego, no to albo samochód stanie pod jakimś dziwacznym skosem, albo metr od chodnika, albo jakoś zakleszczony w dziwacznym miejscu, albo przywali w samochód jeden, czy z przodu, czy z drugi. No tak, także to jest niestety, jak się wie, to się wie, ale jak się nie wie, no to trudno. Las Vegas jest w Nevadzie właśnie, no i tam dużo, dużo ludzi, którzy się uczą, szczególnie rodzice wielu tych studentów, no 15, 16 czy 17-letnich, no to chcą, żeby się nauczyli, no bo to jest ekstra takie przymuszenie. Wielu rodziców mówi, że to całe szczęście, dzięki Bogu, że dzieciaki nie muszą się uczyć, no ale prawda jest taka, że jeżeli nie muszą się uczyć, bo się nie czują bezpiecznie parkować, no to wyjeżdżać na autostrady i tak dalej, to są jeszcze bardziej niebezpieczne. No Ministerstwo Transportu odrzuca takie zaskarżenia, że to jest przygłupienie całego testu. Oni mówią, że najważniejsze w tych otrzymywaniu prawa jazdy jest bezpieczeństwo na drodze, no i że jazda na drodze, no to jest ważniejsza niż parkowanie w mieście, kiedy się tego nie używa. No i oni podkreślają, że sprawdzają te bezpieczeństwo, żeby tam pasy były zapięte, żeby lusterka ci młodzi, nowi kierowcy sobie ustawiali, czy tutaj przy oku, czy tu z boku. Także, że to podkreślają to, te parkowanie w mieście przy ulicy jest jedno z najmniej ważnych. Większość ludzi nie parkuje przez lata. No a nawet jeżeli nie potrafi, jeżeli nawet pojedzie do miasta, jeżeli jest jakiś parking, gdzie trzeba by było walczyć, no to podjadą gdzieś dalej, jest piętrowy parking, gdzie można wjechać i wyjechać przodem i tyłem. W Las Vegas jest parę tysięcy, no ale nie jest tak bardzo dużo. No i te 22 stopy, czyli powiedzmy gdzieś tam koło 7-8 metrów, no to dla niektórych jest po prostu makabra, że do wjechania. Dużo ludzi, którzy mówią, że faktycznie powinno się odrzucić, no to mówią, że wiele samochodów same się parkują. No ale to nie jest prawda, bo w 2019 roku to tylko gdzieś 15-17% samochodów z 2019 roku to miało tę możliwość parkowania przez komputer. W Nevadzie nie zaparkowanie prawidłowo samochodu przy chodniku, no to nie oblewa egzaminu, bo jest 100 punktów, no i zaparkowanie równolegle to jest tylko 6 punktów na 100, no a potrzeba 80, żeby zdać, także to są takie liczby, no ale uderzenie tych beczek z przodu czy z tyłu, no to od razu dyskwalifikuje. Tak samo jak wskoczenie na chodnik albo uderzenie chodnika, no to też tam dyskwalifikuje. W Nevadzie zdawanie spadało, coraz mniej ludzi spadało, także że ci, co
po tym zaniechaniu tego egzaminu to się podniosło, bo w 2011 roku no to 68% zdawało, a w 2019 tylko 59% zdawało. Tak, także no, ludzie przyjeżdżają z najróżniejszych końców świata. Tam z reguły no, inne pojazdy są powiedzmy popularne. No i młodzież tak samo jakoś wygląda na to, że ta ostatnia młodzież nie przywiązuje do tego wagi. Przepraszam. Dużo ludzi też się denerwuje, że mogli wprowadzić i wycofać to ładnych parę lat wcześniej. No, nauczyciele, instruktorzy, jak to nauczyciele i instruktorzy mówią, że ci, którzy chcą się nauczyć, no to ich nauczą. No ale wielu instruktorów, którzy powiedziało tej grupie, która miała zdawać, że taki przepis został zlikwidowany, no to bili brawa na stojąco. No, gorzej jest, jeżeli ktoś, powiedzmy, przechlapie egzamin, jeżeli przyjedzie na czerwonym świetle, czy nie zatrzyma się na znaku stopu. No, ale to też pomaga ludziom, po prostu no, praktykują i prędzej czy później ktoś zda. No, w Ameryce zdecydowanie nie ma wymagania na temat znajomości silnika, olejów, czy tam żółtej kamizelki w bagażniku, obsługi lewarka czy podnośnika. No, to takich bzdur nie ma. Ciekawe jest, że oferują egzaminy w wielu najróżniejszych językach. No oczywiście trzeba mieć zezwolenie na pobyt. No w niektórych miastach, w niektórych stanach już przestali tego wymagać. Także jeżeli ktoś tam gdzieś mieszka w stanie, gdzie nie wymagają, no to może ktoś zdać w języku jakimkolwiek tam oferują. No jest to dziwne. Tak, także lubisz parkować równolegle? No, jak masz szansę, tak? Ja osobiście to już faktycznie od wielu, wielu lat nie parkowałem. Od czasu do czasu tylko w wielkim mieście. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.